Porywający kryminał z historią w tle. Nazywam się Milion. To najnowsza propozycja czytelnicza autorstwa mysłowiczanki Czariny Krawczyk, która jest dzisiejszym gościem ITVM. Dzień dobry Pani Czarino. Dzień dobry. Debiutowała Pani książką Tajemnice Boga, następnie były Pułapki pożądania, a niedawno ukazała się Pani trzecia książka, Nazywam się Milion, którą dedykowała Pani wszystkim walczącym o wolność. Skąd taka dedykacja? Trzecia książka jest zupełnie inna niż dwie pozostałe. W zasadzie opisuje ona rok 2018. Ten rok był szczególny, ponieważ obchodziliśmy wtedy stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj. I ja tak chciałam to opisać. Chciałam upamiętnić tę naszą walkę, cierpienie naszego narodu, czyli wspominam pierwszą, drugą wojnę światową, wspominam Majdanek, czasy komunizmu, jak się żyło. A gdzieś tam z boku również pojawia się dziewczyna, która też walczy o wolność, może w trochę innym znaczeniu. Ona szuka swojej tożsamości w świecie, który tak naprawdę no, nie jest łatwy obecnie, bo jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron różnymi wiadomościami, różnymi aplikacjami i teraz w co wierzyć, komu zaufać. To nie jest dla niej łatwe. No i trzecia w zasadzie sprawa bardzo ważna w książce to też jest taka wolność od nałogów. I tutaj bardzo ważnym nałogiem, jaki chciałam podkreślić, jest nałóg od narkotyków, a w zasadzie od dopalaczy, które też uzależniają. Tu przeproszę, tak. Pojawia się ten wątek narkotykowy i jednym jakby z tych głównych też bohaterów jest też cały gang narkotykowy, tak, który sprzedaje dopalacze. Tak. Czy poprzez Pani książkę chce Pani zwrócić uwagę również na ten problem wśród młodzieży właśnie związany z dopalaczami? Tak, bardzo mocno, ponieważ ja widzę, że niestety pomimo wielu artykułów, mimo apeli i społeczeństwa, i policji, i nauczycieli, i wielu osób, nadal to zostaje bez echa, więc ja kontaktowałam się z wieloma specjalistami w tej dziedzinie, czytałam składy dopalaczy i niestety... I opisuję je tak, Pani również. Tak, tak, podaję dokładnie. No przykładowo rozpałka do pieca, Domesto z WD-40, to są składy tak naprawdę tych tabletek, które są reklamowane jako tabletki szczęścia, tak, które nas mają przenieść w fantastyczny świat. No one niestety przenoszą, ale na drugi świat, bo no niestety na jednego ta tabletka zadziała świetnie, on będzie się czuł rewelacyjnie, a drugi umrze po tej tabletce. I tak to wygląda, to ja tutaj nie wymyślam sobie, to są fakty. Dlatego chciałam bardzo mocno podkreślić ten problem i prosić młodych ludzi, aby się nie dali naciągnąć na oferty osób, dealerów, którzy tylko i wyłącznie patrzą na to, żeby zarobić. W ogóle nie jest im cenne życie ludzkie. W książce pojawia się też wątek sportowy, ponieważ fabuła jest związana z rokiem 2018. Tak. W zeszłym roku odbywał się mundial i go Pani też z dużą dokładnością opisuje. Czy interesuje się Pani sportem, czy była to raczej taka zajawka tymczasowa celem ubarwienia książki? Ja piłką nożną interesuję się tyle, co na potrzeby mistrzostwa, bo myślę, że to jest istotne i ważne i trzeba kibicować naszym. Natomiast ten mundial był bardzo ważny i szczególny w tamtym roku, ponieważ to był pierwszy mundial, który był w Europie Wschodniej, pierwszy, który był na dwóch kontynentach, pierwszy raz użyto technologii VAR. Także on był naprawdę taki interesujący, bym powiedziała. A druga rzecz, że właśnie ta fabuła sięga roku 2018 tylko i wyłącznie, w zasadzie dwóch miesięcy tego roku, które są bardzo istotne, to też mój główny bohater wygląda mundial. Nazywam się Milion. To jest takie dosyć ciekawe połączenie w tytule. Skąd taki pomysł? Przede wszystkim od tego w ogóle zaczął się pomysł. Wpadł mi taki pomysł do głowy od Mickiewicza, którego od zawsze bardzo lubię i cenię. Natomiast ten tytuł oddaje całą treść książki.
całe poszukiwanie wolności, całe cierpienie, nie tylko narodu, ale i wewnętrzne każdego człowieka. Także było mi to tak bardzo bliskie i takie kompatybilne z tym, co mówił Mickiewicz, że powiedziałam, no to jest idealne, żeby oddać treść książki. Wcześniejsze książki miały też zgoła inną tematykę, bo skupiła się Pani na tajnych organizacjach. Teraz jest to historia, też temat, wątek narkotykowy. Skąd taki pomysł? Nie chciała Pani kontynuować, zrobić jakiejś na przykład jednej serii, która by była zamknięta, czy może to jest początek jakiejś też kolejnej nowej serii? Każda książka to jest tak naprawdę inny etap w moim życiu. Pierwsza tajemnica Boga nie powstałaby, gdyby nie doświadczenia moje życiowe, kiedy tak naprawdę nie było mi łatwo wtedy. Ja miałam bardzo trudny czas wtedy i tak naprawdę szukałam tego Boga, przez co trafiałam na różne ciekawe wątki, zdania i myślę, że teraz nie powstałaby tak naprawdę w tej formie tajemnica Boga na czas, jak i wtedy. To było na kanwie dużego mojego cierpienia, poszukiwania i myślę, że jeszcze tego Boga znalazłam też wtedy. Znowu pułapka pożądania, zupełnie inny czas, zupełnie inne emocje, ludzie, co innego ważnego, co chciałam zawrzeć w książce. To jest przede wszystkim o globalizacji, o tym, że są portale, są programy, wyszukiwarki jak Google, Facebook, teraz najnowsza aplikacja FaceApp, które tak naprawdę kradną naszą tożsamość. I ja to chciałam tam przekazać. Nie dajmy się naciągnąć, to wszystko jest po coś, tak? To wszystko jest dla handlu, dla reklam, oczywiście. Natomiast to się skończyło. Ja wtedy tak myślałam, teraz wpadam na nowe pomysły. Kolejna książka, bardzo możliwe, że będzie troszeczkę podobna do Nazywam się Milion, ponieważ coraz więcej rzeczy jest ważnych w życiu. Ten świat, który nas otacza, mi się tak średnio podoba. Myślę, że jest wiele aspektów, z którymi musimy walczyć, o których trzeba mówić głośno. No jak ja mam mówić głośno? Ja mogę krzyczeć, ale kto mnie usłyszy, więc ja mogę to napisać. Skąd Pani czerpie informacje do Pani książek? Czy spędza Pani czas, duży czas w bibliotekach, poznając, tak jak na przykład Nazywam się Milion, składy? Mhm. Czy może Pani rozmawia ze specjalistami? Mhm. Tak jak powiedziałam, jeśli muszę, a nie mogę sobie pozwolić na popełnienie błędów w książce, to jak najbardziej. Rozmawiam z specjalistami. Dużo wyszukuję informacji w internecie, no, fajne źródło danych, ale ja zaczynam dzień przede wszystkim od informacji z kraju i ze świata. Gotuję obiad słuchając wywiadów z policjantami, kryminologami, słucham dokumentów i tak w zasadzie osłuchuję się z tym. Pomysł się po prostu pojawia, ale zawsze to jest związane z czymś, co chcę podkreślić. Ja dorosłam do pewnych tematów, które we mnie, myślę, że siedziały od długo, długo, dawien dawna i teraz mam odwagę o nich mówić i myślę, że trzeba o tym mówić. A kiedy kolejna książka? Może za rok się uda. No bo ta druga książka ukazała się chyba rok temu, dobrze pamiętam? Tak, ukazała się rok temu. Nazywam się Milion, pisałam pół roku i cieszę się, że później tak sprawnie szybko to poszło, że wydawnictwo w zasadzie w 2 miesiące dokonało korekty i książka została wydana. Natomiast nie mam na chwilę obecną czasu i też szukam jeszcze pomysłów, chociaż główny wątek już jest, a teraz tylko zasiąść i pisać, a o to najciężej. A właśnie o to pisanie jeszcze chciałam się zapytać. Niektórzy pisarze, jeżeli już zabierają się za książkę, za pisanie książki, to ich nie ma. Zamykają się na prawie 24 godziny na dobę w domu, piszą, szukają inspiracji. Jak jest z Panią?
No u mnie tak jest na końcu, ponieważ ja piszę książkę non-stop. Ja zapisuję pewne wydarzenia codziennie, to co się dzieje wokół mnie, pewne myśli. To są takie zwykłe myśli niezwiązane jeszcze z fabułą książki. Pisząc Nazywam się Milion, miałam otwartych prawie 50 plików wordowskich. W każdym inne zdarzenie, inna osoba i najgorzej było dla mnie połączyć to w zgrabną fabułę, którą miałam w głowie, więc na końcu jest najgorzej. Ja już potem nic nie słyszę, nic nie widzę, ja siedzę po nocach, tak naprawdę komputer jest non-stop otwarty i cały czas pracuję. Zachęcamy wszystkich mysłowiczan do przeczytania Pani książki. Książkę również objęliśmy patronatem i bardzo się cieszymy za zaproszenie do objęcia patronatem. Myślę, że to będzie świetna rozrywka na pełnię lata. Dokładnie. I na długie, długie dni. Gdzie możemy ją zakupić? Książkę można zakupić wszędzie w całej Polsce, w księgarniach, przez internet, również przez moją stronę internetową karinakrawczyk.pl. Zapraszam, zachęcam zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich mysłowiczyn do księgarni. Naszym gościem była Karina Krawczyk, autorka Nazywam się Milion. Dziękuję.